Witamy serdecznie i zapraszamy na transmisję. Dzisiaj jesteśmy na obiekcie Mewa Arena i zacieramy już ręce, bo wszystko wskazuje na to, że czeka nas świetny mecz. Dzisiejszy mecz skomentujemy w duecie. Ja nazywam się Tomasz Smokowski, a obok mnie ostatnie notatki porządkuje właśnie Jacek Laskowski. A przed nami arcyciekawe starcie w niemieckiej Bundeslidze. Mainz zmierzy się z Borussią Dortmund. Bywają niby zwyczajne mecze, które na lata zapadają w pamięć. Bywają też pucharowe starcia potentatów, które ostatecznie rozczarowują kibiców. Jak będzie dzisiaj? Zobaczymy. Będą zapewne grać w swoim charakterystycznym stylu, czyli zakładać regularnie wysoki pressing. Jeśli wszyscy wiedzą, co robią, to potrafi być bardzo skuteczna taktyka. Zanim drużyna przeciwna przejdzie od ustawienia obronnego do ofensywnego, już musi się martwić, żeby piłki nie stracić. A my widzimy teraz wyjściową jedenastkę Borussii Dortmund. Zanosi się na to, że zagrają 1-4-3-3 z klasycznymi skrzydłowymi, Jacku. Czyli najpewniej postawią na wrzutki do środkowego napastnika, grę na obieg bocznych obrońców i asekurację obrony przez środek pola. Konserwatywne ustawienie jak na dzisiejsze standardy, ale to nie znaczy, że się nie sprawdzi. Pierwszy gwizdek. Jedziemy. Musi teraz grać pod presją. Out po tym wejściu obrońcy. Przejęcie piłki. Ładnie utrzymuje się przy piłce na połowie rywala. I oto z piłką Julian Brandt. Groźna ta centra, ale dobrze wyjaśnia sytuację. I próba strzału. Ale strzał zablokowany. I akcja zastopowana. Aaron. Oj, prosta strata. Piłka prosto do Royce'a. Centruje w pole karne, ma do kogo. I już mamy bramkę. Otwiera wynik spotkania. Teraz będzie już chyba tylko ciekawiej. Spójrzmy, świetnie tutaj znalazł miejsce na dośrodkowanie i precyzyjnie posłał piłkę. Piłka szła na dobrej wysokości, wystarczyło dołożyć głowę, nie musiał nawet podskakiwać, tylko skierował piłkę do siatki. Borussii Dortmund na murawie zamelduje się nowy zawodnik. Borussia wygrywa i zamierza utrzymać taki stan rzeczy.
tym zdecydowanym wejściem odbiera mu teraz piłkę. Dowiaduje się, że padł gol na Red Bull Arena. Mamy pierwszą bramkę dla Lipska. Gola strzelił Nkunku. Najpierw zabrzęczało aluminium, ale zaraz piłka zatrzepotała w siatce. Obecny wynik brzmi 1-0. Jest 16 minuta meczu. Wszystko jasne. Dziękujemy bardzo. Zablokowany ten strzał. Brandt. Borussia Dortmund odważnie teraz atakuje. I teraz Borussia rozpocznie grę z rzutu wolnego. Przy piłce Rafael Guerreiro. Royce! Jest! Tak! Piłka w siatce! To daje im w tej chwili dwubramkową przewagę. Bramkarz może mieć pretensje do obrony, która się tam mocno pogubiła. Popatrzmy, łatwy strzał z bliskiej odległości i żadnych szans dla golkipera. Trudno wyobrazić sobie skuteczniejszą interwencję. Świetnie, Brandt, na wolne pole. Dobre, przytomne zachowanie przy tej obronie. Tak to należy robić. Bramkarskie rzemiosło najwyższych lotów. Każdy napastnik miałby w tej sytuacji problem z oddaniem dobrego strzału. Szesnastkę, teraz z rogu posyła piłkę Royce. I już nic z tego rożnego nie będzie. Sędzia nie gwiżdże faulu. Dortmundczycy utrzymali się przy piłce. Ma czas i miejsce na centrę. Uwaga, bo zabrana piłka na połowie. Ależ zmarnowana okazja! W sytuacji sam na sam nie jest łatwo obronić. Tym większe brawa dla bramkarza, że złapał tę piłkę. Otrzymałem informację, że padł gol na Red Bull Arena. Tak, to jest kolejny gol dla drużyny RB Lipsk. Strzelcem jest Silva. Bardzo ładny dribbling zakończony strzałem. Daje im to prowadzenie 2-0. Minęła 32 minuta spotkania. Dziękuję bardzo za meldunek. Dostaje piłkę. Co teraz z nią zrobi? Ależ to była niebezpieczna sytuacja. Docenimy obrońcę, naprawdę. Uwaga, czy teraz będzie okazja? Bardzo niecelny strzał, choć wydawało się, że to powinien być gol. Sytuacja sam na sam potrafi deprymować. Często takie akcje wieńczy taki nieudany strzał. To będzie rzut rożny. Na 11 metr Royce z rogu. Mogło być groźnie, ale pewnie wybijają. Ale strzał zablokowany. Nieudana interwencja i wciąż atakuje. Nie tym razem! Świetna interwencja! Tak, już myślałem, że strzeli drugą bramkę, ale piłka nie chciała trafić do siatki. Zobaczymy, czy dostanie więcej takich okazji. Gwizdek sędzie.
Gwizdek rozpoczynający drugą połowę za nami, a przed nami 45 minut emocji. Ładny odbiór, a przede wszystkim skuteczny. Ruszył do ataku, chyba wie co chce zrobić. Bramkarz wybija, ale gra się toczy. Doskonale się teraz zachował, było groźnie, ale nie wahał się ani trochę. Kiedy pomyślę o tej sytuacji sprzed chwili, zadaję sobie jedno pytanie. Jak on to wyjął? To czysta... To musi wpaść! Miał przed sobą już tylko niebronioną bramkę. Nie tracił opanowania. No i ponownie akcja bramkowa. Obrona wywiedziona w pole zawiodło krycie i skończyło się na tym, że piłka zatrzepotała w siatce. Po tym golu już 3-0. Znakomicie teraz spisali się w obronie. Znowu mogą budować akcję. Bez trudu radzi sobie z rywalem. Zablokowany ten strzał. Takie małe przypomnienie. Niebawem mecz Bundesligi, na który czeka liczne grono kibiców niemieckiej piłki, także u nas w kraju. Mainz zmierzy się z Augsburgiem. Napięcie na boisku i na trybunach będzie zapewne wręcz namacalne, więc nie sądzę, żebyśmy mieli obejrzeć partię piłkarskich szachów. A trudno o lepszą rekomendację, prawda? I tracą teraz piłkę. Otrzymałem informację, że padł gol na Red Bull Arena. To trzecia bramka dla Lipska. Gola strzelił Nkunku, ustrzelił dziś już dublet. Zdobył bramkę po niezłym dryblingu. Prowadzą teraz 3-0. Jest 63. minuta. Dziękujemy za te informacje. A zatem będzie zmiana. Otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowych. Teraz z rogu posyła piłkę Royce. Zagrożenie zażegnane przez linię obrony. Jest czas, jest miejsce, można centrować. Szansa na gola! Dobra teraz interwencja bramkarza. Musiał się trochę wyciągnąć, ale ten strzał nie sprawił mu większych problemów. Po tym można poznać klasę golkipera. Sprawił, że ta interwencja wydawała się łatwa. Dośrodkowuje z rogu, dość głęboko. I już nic z tego rożnego nie będzie. Ale strzał zablokowany. Do końca meczu pozostało jeszcze 20 minut. Przypominamy, że już niebawem kolejne piłkarskie emocje tylko u nas. Zapraszamy serdecznie. Jestem jakoś dziwnie spokojny, że zobaczymy wtedy niezłe widowisko, tym bardziej więc namawiam widzów, by obejrzeli to spotkanie. I tym zdecydowanym wejściem odbiera mu teraz piłkę. Mogą teraz ruszyć z kontrą. Ma piłkę przy nodze, bramka coraz bliżej. Nie, nie, takim strzałem głową nie mogli go pokonać. Otóż to on dobrze wiedział, którędy to polecił. Łatwo obronił. Dowiaduje się, że padł gol na Red Bull Arena. Tak, to jest kolejny gol. Wyszedł sam na sam. Uwaga! I udana interwencja. Widmer. Bell. Piłkarze pograją jeszcze zaledwie 5 minut. I
Nie daje się teraz zatrzymać. Zablokowany ten strzał. Borussia teraz gra dalej. Sędzia dobrze puszcza grę. Wziął teraz na siebie odpowiedzialność za tę akcję. No a teraz oddał piłkę w zasadzie za darmo. Niewiele było przerw w grze. Doliczona została więc tylko jedna minuta. Sędzia kończy spotkanie. A więc proszę Państwa, już oficjalnie możemy obwieścić zwycięstwo Borussii Dortmund.